Teraz, kiedy nam się proponuje jeszcze gorsze rozwiązania, no to dlatego mówimy, no, że na to się nie zgadzamy. Gorsze z punktu widzenia obywatela. Bo obywatel wcale nie, jakby nie jest poprawiona tutaj sytuacja obywatela wobec władzy. Bo to, co pan mówi, to jest słabość struktur państwa, które chronią obywatela. I te ustawy wręcz odwrotnie, pogarszają sytuację obywatela.